I witam w siódmej odsłonie poznawania rodziny Airbusów A320 w symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie bardziej panele związane z radiem, czyli tutaj te dwa panele, ponieważ w poprzednich odcinkach tutaj w ogóle ich praktycznie nie omawiałem. A zobaczymy sobie, jakie tutaj w ogóle funkcje oferują. I tak w tym modelu samolotu mamy dwie kopie takich właśnie paneli. Jedna jest po stronie tutaj kapitana, no i druga tutaj po stronie oficera. Często samoloty Airbus A320 mają też jeszcze trzecią kopię tych paneli z radiem. Ona jest wtedy umieszczona tutaj w panelu górnym. No tutaj akurat tego nie mamy. Okay, przybliżymy to sobie. No i tak, mamy tutaj taki właśnie zestaw dwóch paneli. Pierwszy, ten górny, to jest RMP, czyli Radio Management Panel, a ten dolny to jest Audio Control Panel. No i na początku oczywiście jest to radio całe jest niezasilane. Trzeba je najpierw włączyć tutaj tym przełącznikiem. I w tej chwili radio jest zasilane, oczywiście tylko po stronie kapitana. Po stronie pierwszego oficera również trzeba włączyć tutaj tym przełącznikiem, żeby radio było zasilane. Przejdźmy na stronę kapitana i tutaj warto też zauważyć, że czasami jak nie trafimy w ten przełącznik, to możemy klikać tutaj i wtedy poruszamy kołem trymera. Niestety tutaj Flight Gear ma taką przypadłość, że można kliknąć w dany element, który jest klikalny, także jakby przenikając przez inne elementy, tak? Czyli tutaj jak te koło, tak, tutaj gdzieś jest renderowane, to ja mogę też tu klikać te obszary i tym kołem też tutaj sterować. No i niestety tutaj musimy dobrze trafić w ten wystający tutaj pstryczek, żeby w ogóle móc tutaj się przełączyć. No musimy właśnie trafić w ten żółty tutaj, teraz zaznaczony na żółto element. Wtedy dopiero możemy się swobodnie przełączać. Jeżeli trafimy gdzieś tu w czarne pole obok, to no, to nam się nie przełączy, tylko będziemy tutaj sterować trymerem. Tutaj jest to trochę no, niewygodne po prostu, ale należy tutaj mieć to też na uwadze. No i omówmy sobie ten pierwszy górny panel RMP, czyli Radio Management Panel. U góry tutaj mamy dwa wyświetlacze z częstotliwościami. Po lewej stronie jest aktywna częstotliwość dla radia, jaka jest aktualnie wybrana i aktywna. A po prawej stronie mamy taką częstotliwość standby'ową, czyli tymczasową, zapasową. Zwróćmy też uwagę, że tu mamy łamany kurs, czyli tutaj można też będzie sobie ustawiać kurs, ale o tym za chwilę. Tutaj poniżej mamy szereg przycisków do wyboru, które radio chcemy tutaj sobie nastawić. Dajmy na to, że to pierwsze. I tu mamy pokrętło do zmiany tej częstotliwości tutaj na standby'u w tej chwili. I tutaj kręcąc dużym pokrętłem zmieniamy tą pierwszą liczbę, czyli megaherce. Klikając, znaczy kręcąc tym małym pokrętłem z kolei zmieniamy tą liczbę po przecinku, czyli kiloherce. Jeżeli wybraliśmy sobie jakąś częstotliwość, to teraz możemy ją aktywować tutaj tym przyciskiem. Ten przycisk się nazywa Transfer Key, czyli on po prostu przemienia te częstotliwości. Teraz ta, co była standbyowa, stała się aktywna, a ta, co była aktywna, stała się tą tymczasową. No i tutaj mamy wybór właśnie radia, które chcemy dostrajać. Najpierw mamy trzy przyciski dotyczące VHF. Mamy VHF 1, 2 i 3. VHF to jest od Very High Frequency, czyli są to fale ultra krótkie, po polsku UKF, po angielsku VHF. I dalej mamy dwa radia HF, HF od High Frequency, czyli wysokiej częstotliwości, a po polsku inaczej są to fale krótkie, czyli KF. No i te fale właśnie krótkie to już jest taka przeszłość, można powiedzieć. One zostały wprowadzone chyba po raz pierwszy w lotnictwie jeszcze za czasów I wojny światowej. Zaczęto używać właśnie radiostacji działających na tych falach krótkich. One mają bardzo duży zasięg, ale za to mają dużo szumów, ciężej się je tam dostraja. I to już jest taki przeżytek. Te fale były używane do lat 60., po czym zostały właśnie wyparte przez VHF, czyli przez fale ultra krótkie. No i ogólnie się teraz używa bardziej tych VHF niż HF. I tu jeszcze dodatkowo mamy przycisk AM, on jest tylko, tutaj można go wcisnąć tylko przy falach HF. Jak wybierzemy sobie VHF, to AM jest niedostępny, jest nieklikalny. No a ten AM to jest od Amplitude Modulator,
czyli taki modulator amplitudy dla właśnie fal krótkich. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale ogólnie te fale krótkie mogą działać, domyślnie działają w trybie SSB, no i my możemy to sobie zmienić i zażyczyć sobie amplitude modulation. No i tutaj jak widać właśnie kapitan może sobie wybrać dowolne radio, które chce dostroić, ale te radio jest domyślnie jakby przeznaczone dla VHF1. I to widać po tym, że nie podświetla się wtedy select, jeżeli mamy wybrane VHF1. Jeżeli kapitan wybierze jakiekolwiek inne radio, to podświetla mu się tutaj select. Jakby tak trochę ostrzegając, że no wybrałeś radio, które masz wybrane w tej chwili radio, które domyślnie nie jest dedykowane dla tego RMP. A jak wybierzemy VHF1, to ten select znika. Z kolei po stronie pierwszego oficera, tutaj radio pierwszego oficera jest jakby bardziej dedykowane dla VHF2. Dlatego jak mamy tu wybrane VHF2, to select się nie podświetla, ale z kolei się podświetli, jak wybierzemy właśnie jakiekolwiek inne radio. Także tak to mniej więcej działa, ten select. Jeżeli byłoby radio trzecie, to radio trzecie jest z kolei dedykowane VHF3. No ale tutaj ten samolot nie ma radia trzeciego. To jeszcze zobaczmy sobie, że jak wybierzemy VHF3, to podświetla nam się nie częstotliwość, a napis data, czyli dane. Oczywiście mamy też częstotliwość, możemy tutaj sobie ją zmienić i z kolei aktywować, jeżeli chcemy. Wtedy używamy tego radia właśnie na danej częstotliwości. Ale domyślnie on działa jakby w trybie danych, czyli wysyłania danych. Tu chodzi o to, że to radio jest dedykowane, to VHF3, ono jest dedykowane systemowi ACARS. O tym systemie ACARS wspominałem w poprzednich odcinkach, jeżeli przy omawianiu tego panelu MCDU, ale dla przypomnienia jest to właśnie od Aircraft Communication Addressing and Reporting System, czyli właśnie system komunikacji z innymi statkami powietrznymi, czy też stacjami naziemnymi, do właśnie wymiany takich informacji tekstowych. I te informacje są właśnie wysyłane tymi falami radiowymi dotyczącymi właśnie tej trzeciej stacji VHF. No i jak mamy tu ustawione to właśnie data, to właśnie wtedy to korzysta, ICARS właśnie działa wtedy z tej radiostacji i wysyła dane. No i jak mówiłem, możemy to sobie zmienić i powiedzieć, że jednak nie chcemy wysyłać tych danych, tylko chcemy używać tego radia na jakiejś częstotliwości. Tak, możemy to sobie zmieniać tym transfer key. Zobaczmy sobie dalej, tutaj mamy szereg przycisków podpisanych jako Standby Navigation, czyli mamy tutaj przyciski do nawigacji radiowej. Normalnie ich nie używamy i nie powinniśmy ich używać. Używamy je tylko wtedy, jeżeli padną nam oba komputery FMGC. Tutaj w tym samolocie chyba nie da się nawet tego zasymulować, no ale jeżeli chcemy, to oczywiście możemy to sobie włączyć, ale normalnie pilot używa tutaj tego systemu FMGC. I tutaj wchodzimy sobie w Radio Navigation stronę, tak, i tutaj mamy wszystkie częstotliwości dla radionawigacji, jak VOR1, VOR2, częstotliwość ILS, jak i kurs na ILS, ADF1 częstotliwość i częstotliwość dla ADF2, częstotliwość dla MLS. Tak, także normalnie używamy tego, ale gdyby nam to wszystko padło i rzeczywiście te oba komputery, bo jest jeszcze zapasowy FMGC, zapasowy też by nam padł i nie moglibyśmy używać tutaj z tych częstotliwości podawanych w MCDU, no to wtedy możemy właśnie sobie tutaj użyć tego Standby Navigation. Najpierw musimy, żeby to włączyć, musimy tutaj odbezpieczyć ten przycisk. On jest właśnie zabezpieczony, żeby przypadkowo go sobie nie wcisnąć. Ubezpieczamy i klikamy NAV. Tak, i teraz nam się to podświetla. Tu od razu widzimy, że te wszystkie częstotliwości z tej strony nam poznikały, co też nam właśnie mówi, że tutaj już nic nie używamy. Teraz używamy tych przycisków. No i teraz, jeżeli chcemy na przykład sobie dostroić, nie wiem, VORa albo ILS-a, to po prostu podświetlamy, klikamy sobie te przyciski, one nam się podświetlają. Teraz mamy wybrane przyciski radionawigacji do ustawiania częstotliwości, jak i właśnie kursu. No bo właśnie na ILS czy na VOR musimy też sobie ustalić radial, jakim będziemy lecieli. Także teraz kręcąc pokrętłem na przykład na VORze, tak, mam wybranego VORa i na VORa ustawiam sobie na przykład kurs. Kręcąc tutaj tym małym pokrętłem, w sumie tylko tym dużym nie można, ale tym małym mogę sobie ustawiać kurs. Oczywiście można też zmienić częstotliwość, wtedy używamy transfer key, mamy tu na standby'u częstotliwość, zmieniamy częstotliwość, znowu standby key i częstotliwość jest aktywna, no i to nasz kurs jest ustawiony. Tak samo ILS, tutaj powinien być przycisk MLS, ale jak widać ten samolot, czy nawet symulator może nie oddaje MLS-ów jeszcze. MLS to jest od Microwave Landing System, czyli jest jakby taka może ulepszona wersja ILS-a, z tym, że tutaj MLS operuje właśnie na mikrofalach, tak, czy można powiedzieć lądowanie na mikrofalówce, no ale tutaj nie mamy MLS-a, z kolei mieliśmy MLS-a, tak, tutaj mieliśmy podanego MLS-a, ale tutaj z jakichś powodów przycisk ten nie działa.
No i mamy też tak dostrojenie sobie ADF-a, możemy ustawić częstotliwość. I tu jest jeszcze dodatkowy przycisk dla ADF-a FBO, on działa tylko przy ADF-ie. Jak wybierzemy sobie na przykład landing system, to FBO obraca nam teraz trymerem, tak, a FBO działa tylko przy ADF-ie. I FBO jest to bit frequency oscillator, czyli taki oscylator częstotliwości uderzeń. Tutaj w praktyce oznacza to, że jeżeli nie słyszymy tutaj kodu Morsa nadawanego przez radio latarnię NDB, tak, którą się dostrajamy ADF-em, tak, jeżeli nie słyszymy tego kodu Morsa, tej radiolatarni, to właśnie możemy sobie włączyć wtedy to BFO, no i powinniśmy móc wtedy usłyszeć ten kod Morsa. Tu nie będę wchodził w szczegóły, ale oczywiście tam są różne typy tych radionawigacji NDB, gdzie jedne od razu możemy słyszeć ten kod Morsa, dla niektórych nie i musimy wtedy sobie to FBO po prostu włączyć. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten standby navigation. Oczywiście też możemy się przełączać radio, możemy włączać radio, jak i teraz ten standby navigation. Dobrze, ja tu sobie wrócę do nawigacji w MCDU i zobaczmy sobie teraz ten drugi panel. To jest, jak już mówiłem, ACP, czyli Audio Control Panel. No i tak samo on jest właśnie zdublowany też dla pierwszego oficera, jaki jest po stronie kapitana. Gdyby był trzeci, to też właśnie byłby tutaj na panelu górnym. No i ten panel służy do transmisji, nadawanie przez nas na przykład wiadomości głosowych, jak i odbieranie tych wiadomości, czyli po prostu kontrola głośności różnych tutaj systemów radiowych. Ty może sobie ustawmy sobie kamerę taką bardziej z góry. No, może coś takiego. Będzie to lepiej wszystko widoczne. Tak, czyli tutaj mamy może najpierw te pokrętła, tak? Te pokrętła po prostu służą do odsłuchu dźwięku z danego radia. Na przykład włączymy sobie HF1. No i gra nam radyjko, tak? Coś tam nam... jakieś tam dźwięki wydaje. Tak, jeżeli nie chcemy tego słuchać, to właśnie możemy albo to całkiem przyciszyć, kręcąc pokrętłem, możemy zgłośnić, albo wcisnąć i wtedy jest też zgaszone, tak? Czyli nie słyszymy wtedy danego radia, w tym wypadku na przykład HF1. No i mamy takie wszystkie pokrętła do właśnie HF1, 2, 3, HF1, 2. Mamy INT. INT jest od interphone, czyli taki wewnętrzny domofon w samolocie. Tu akurat służy to do na przykład odsłuchania, jak i do połączenia, do rozmowy z mechanikiem naziemnym. No i tutaj mamy cab od cabin, czyli tu z kolei możemy jakby odsłuchiwać, co do nas mówi tam stewardesa. W kabinie są po prostu dwa stanowiska z telefonami, gdzie na przykład stewardesy mogą tutaj rozmawiać z pilotami. No i tu na dole mamy szereg też pokręteł do odsłuchiwania kodów Morsa dla danych radionawigacji, VOR1, VOR2, MKR, czyli marker beacon. Tutaj możemy sobie odsłuchiwać przy podejściu do lądowania właśnie danych markerów. Tak, system ILS, MLS też dla mikrofal. ADF1 i ADF2. Tutaj mamy jeszcze PA. PA jest od Passenger Address, czyli tu możemy słuchać kabiny pasażerskiej, co się dzieje w kabinie pasażerskiej, że to sobie odblokujemy i zgłośnimy. No i tutaj jeszcze dla każdego typu radia mamy dodatkowo przyciski, które nam się podświetlają na zielono, jak klikniemy, i widzimy też, że możemy włączyć tylko jedno na raz. Tutaj mamy dla pasażerów, ale to jest osobno i to działa inaczej, że musimy przytrzymać ten przycisk. I te wszystkie przyciski służą do komunikacji, jeżeli my chcemy mówić przez dane radio po prostu. Tak, jeżeli tutaj chcemy mówić przez radio VHF1, to musimy wcisnąć ten przycisk. Jeżeli przez VHF2, no to tak zaznaczamy ten przycisk. Jeżeli chcemy mówić do pasażerów, do kabiny pasażerów, tam żeby słyszeli nas w głośnikach, no to przytrzymujemy wtedy ten przycisk. Dodatkowo jeszcze ja tutaj włączę panel górny, podświetlimy sobie wszystkie napisy na przyciskach. Tutaj dodatkowo widzimy, że może się pojawić taki napis bursztynowy, na przykład dla radia będzie to call. Tu mamy wszędzie call, mamy mech od mechanic i mamy at od attendant, czyli od obsługi tutaj kabiny, czyli stewardesy. No i te podświetlenia się pokazują, jeżeli ktoś z kolei do nas dzwoni, tak? Bo to działa w dwie strony. My oczywiście możemy mówić, jak i ktoś może chcieć mówić do nas. Tak na przykład, jeżeli tutaj mechanik będzie chciał do nas mówić, czyli on do nas będzie dzwonił, to wyświetli nam się tutaj ten napis MEC.
Jeżeli jakaś stewardesa będzie nas dzwonić, to wyśle nam się tutaj napis add. I oczywiście wtedy jeszcze mamy sygnał taki dźwiękowy, brzęczka. I ten sygnał dźwiękowy będzie trwał i ten napis przez minutę, przez 60 sekund. A jeżeli nie chcemy, żeby nam tu brzęczało, to klikamy przycisk reset. On spowoduje, że tu wyłączą się te napisy oraz brzęczenie powiadamiające nas, że ktoś do nas dzwoni. Tak samo przy call, przy radiach. Może już wyłączę podświetlenia. Mamy też przycisk voice. Jego włączamy, jeżeli tutaj mamy taką sytuację, że na przykład dostrajamy się do radiolatarni VOR, która jednocześnie też może wysyłać komunikaty, na przykład ATIS. No i wtedy będziemy jednocześnie słychać, tak, na przykład dostrajamy się tutaj na jakimś radiu, no to akurat do VOR-a, do radionawigacji VOR i tak, tu chcemy sobie, tak włączamy, że chcemy sobie odsłuchiwać komunikat ATIS na tym worze, ale jednocześnie będziemy też dostawali kod Morsa tego wora. Jeżeli chcemy wygłuszyć ten kod Morsa i chcemy słyszeć tylko voice, czyli głos, który ten mówi ten, to nagranie komunikatu ATIS, no to wciskamy wtedy ten przycisk, tak, i mamy, że voice jest włączony tylko i wtedy będziemy mogli czysto odsłuchać ATIS bez właśnie przeszkadzania nam tym kodem Morsa. No i zobaczmy sobie mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli na przykład byśmy chcieli sobie odsłuchać komunikatu ATIS na lotnisku w Warszawie, gdzie się znajduje. Tu sobie przejdźmy i tu mamy częstotliwości. Mamy na przykład częstotliwość ATIS w Warszawie 120.45. No i na przykład wybiorę sobie radio drugie, to VHF2 i tu sobie wybierzemy tą częstotliwość, ustawimy sobie 120.45 i tutaj 45. O. I teraz transfer key, żeby ta częstotliwość stała się aktywna, jest aktywna. Tak, już słyszymy komunikat ATIS, a słyszymy go dlatego, że mamy tutaj to pokrętło ustawione i wyciśnięte, jest podniesione do góry. Jeżeli je wciśniemy, tak dla VHF2, no to już komunikatu ATIS nie słyszymy, czyli tego radia nie słyszymy. Jeżeli to podniesiemy, to słyszymy właśnie teraz komunikat ATIS. Możemy to też ściszyć całkiem tak, że teraz na przykład w ogóle nie słyszymy tego komunikatu. No i tu możemy to podgłośnić i to widać, że to fajnie działa. No i to radio oczywiście cały czas będzie działać, nawet jak tutaj się przełączymy na inne radio, to nie ma znaczenia oczywiście, bo tu się przełączamy tylko po to, żeby zmieniać częstotliwości. A to, czy chcemy tu słuchać, to właśnie odblokowujemy sobie tymi przyciskami po prostu. No to będzie teraz nam cały czas gadać, tak? Więc jeżeli nie chcemy tutaj, żeby już, nie chcemy już słuchać tego ATIS-a, możemy po prostu wyłączyć to radio albo przełączyć się na to radio i przerzucić częstotliwość na jakąś inną i już nie słyszymy ATIS-a. No i teraz na przykład sytuacja w drugą stronę, że my chcemy coś zgłosić się na przykład do ground i poprosić, dajmy na to okołowanie. Więc zróbmy to sobie na przykład na radiu VHF1, to na przykład sobie już wyciszę, czyli przełączamy się na przykład na VHF1 i ustawmy to sobie 121,90. OK. Czy jesteśmy do strony na ground? I teraz jeszcze powinniśmy wcisnąć ten przycisk, który mówi, że chcemy właśnie wysyłać transmisję przez to radio. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz pilot musi wcisnąć tak zwany przycisk push to talk. I tutaj pilot ma w samolocie prawdziwym kilka wyborów. Jednym z nich jest właśnie użycie tego przełącznika. Ten przełącznik w tej chwili jest w pozycji środkowej i można go przestawić w górę na pozycję interfon, in jak interfon, albo na pozycję rad jak radio. No i my chcemy mówić przez radio, nie przez interfon. Interfon to by były te dwa przyciski. One właśnie, jeszcze pasażerowie, tak, to jest interfon. A te wszystkie pozostałe dotąd to są radia. No jeżeli chcemy mówić przez radio, no to musimy tutaj w dół przytrzymać ten przycisk. On działa w ten sposób, że ja tu muszę trzymać środkowym przyciskiem myszy, żeby on tutaj przestawił się w dół. Muszę cały czas ten przycisk myszy trzymać, jeżeli ja to puszczę, to on wraca do środkowej pozycji. Także teraz trzymając ten push to talk, tak, ten przycisk, to teraz dopiero możemy mówić, na przykład zgłosić się do ground i tak poprosić na przykład o pozwolenie na kołowanie. No i oczywiście, żeby też słyszeć, co do nas będzie tutaj ground mówił, no to musimy też mieć tutaj podniesione
to pokrętło głośności, no i ustawioną głośność tak w miarę, żebyśmy to usłyszeli. Tu nie do końca to jest odzorowane, jeżeli chodzi o latanie bez multiplayera, no ale ogólnie tak to powinno wyglądać. No i tutaj na przykład, jeżeli byśmy chcieli mówić do mechanika, to właśnie zaznaczamy też tutaj z kolei ten interfon. Jeżeli chcemy słyszeć, co mechanik będzie do nas odpowiadał, to też powinniśmy tu sobie tak zgłośnić i podnieść to pokrętło. I z kolei musimy teraz przełączyć się na pozycję górną interfon. I tu co ciekawe, już tego przycisku nie trzeba trzymać. Jego przełączamy raz i on jakby utrzymuje się w tej pozycji. I to rzeczywiście tak werba się działa. Czyli to jest taka trochę już wygodniejsza rzecz, że nie musimy ciągle tego trzymać. Oczywiście przy komunikacji radiowej musimy trzymać to w dół, tak, i puszczenie powoduje powrót, no dlatego, żeby też nie zajmować linii radiowej ciągle, bo inaczej nikt inny, inne samoloty nie mogłyby się teraz, tak jakby to zostało na stałe, bym na przykład zapomniał to przełączyć, no to inne samoloty nie mogłyby się połączyć z kolei z ground i tak bym zablokował całą linię. A tutaj możemy to sobie, tak, jeżeli chodzi o taki domofon wewnętrzny telefonu, możemy to sobie przestawić raz i może tak zostać sobie. Inną opcją, żeby właśnie tutaj mówić przez radio, czyli zamiast tutaj używać tego przełącznika w pozycję rad, pilot też może użyć, tutaj ma taki spust czerwony na side sticku. No i użycie tego spustu jakby też przytrzymanie, tak, to wtedy będzie mógł mówić, wtedy jego komunikat będzie słyszalny. No i puszczenie tego, tak, to jest sprężnuje, oddaje z powrotem i wtedy transmisja głosowa nie będzie przekazywana przez radio. No jeszcze jest trzecia opcja, to jest taki ręczny mikrofon. Tutaj w ogóle chyba ten samolot takiego ręcznego mikrofonu nie oddaje. W każdym razie nie widziałem takowego gdzieś tutaj. I z kolei, żeby mówić do pasażerów, to tu raczej chyba też powinniśmy się przełączyć na interfon. No i musimy przytrzymać ten przycisk Passenger Address, czyli takie adresowanie do pasażerów. No i w kabinie rozległą się głośniki, tak, z głosem kapitana, który tutaj będzie przemawiał do ludzi znajdujących się w samolocie i tu na przykład możemy sobie to też włączyć, o, takie na przykład powitanie. No ale tutaj jak widać, no nie symuluje się to, nie trzeba tutaj tego trzymać, żeby tutaj sobie tak zapuścić to przywitanie. Kapitan też może przemawiać przez tą tutaj słuchawkę, to jest taka jakby po prostu słuchawka domofonu i przez tą słuchawkę też można mówić do pasażerów, ale tutaj akurat to nie jest oddawane, tu nie trzeba, no nie ma to nawet sensu, tak, żeby to robić, więc nie jest to symulowane. Zobaczmy jeszcze, czy usłyszymy kody Morsa, na przykład dla Wora. Włączmy sobie Wora pierwszego i na przykład tutaj ustawmy sobie częstotliwość Wora. Tak, to jest ILS. Chociaż ILS-a też moglibyśmy odsłuchać, nie fixes, tylko tutaj nawigacyjne pomoce i mamy tutaj Wora na Okęcie, dajmy sobie data, też częstotliwość 113.40, wpiszmy to sobie, 113.4, tak, jako WOR 1, tak, jest OK, Okęcie. I powinniśmy, tak, mamy teraz podniesione, że chcemy odsłuchiwać tego Wora. Ale coś nie słychać jeszcze. No coś Wora nam nie słychać. Myślę, że powinien być słyszalny. Coś tu może to nie działa. A ILS-a też mam ustawionego. Może ILS zadziała? No ale też na razie nie słychać. Słychać za to ATIS. I tu bardzo dobrze działa. Działa nad pokrętło przyciszania i zgłaśniania. Tak na marginesie, jeżeli pilot chce też odsłuchiwać tutaj radia, to mamy tutaj też głośniki. I tu mamy pokrętło do ustawiania głośności tych głośników, albo możemy dać pozycję off, czyli wyłączyć te głośniki całkowicie. Tu niestety to nie jest symulowane, tutaj nie, zresztą nie miałoby to chyba też większego sensu.
każdym bądź razie tu jest też takie pokrętło w samolocie, ale ten samolot tego nie oddaje. I gdybyśmy mieli trzecie takie zapasowe ACP, czyli Audio Control Panel, to też na panelu górnym tutaj jest przełącznik. Nie wiem, czy coś zobaczymy z tego. O, tu się nie da tak przyłączyć łatwo. Dobra. Jest audio switching. Czyli z kolei jakby na przykład kapitanowi padło ten cały panel ACP, to byłby jeszcze trzeci zapasowy i tym trzecim można było się przełączyć teraz w stronę kapitana, ten przełącznik przełączyć tutaj na pozycję kaptań. No i wtedy te trzecie zapasowe ACP tak działałoby dla kapitana. No albo można też przełączyć w drugą stronę na FO, czyli First Officer. Ale to też nie jest tak, ten przycisk nie jest w ogóle tutaj symulowany, więc to tak na marginesie. Ale zobaczmy sobie jeszcze panel górny. Tutaj mamy też na panelu górnym sekcję z przyciskami podpisaną Calls. Co tutaj działa? No te dwa pierwsze przyciski działają, te dwa ostatnie już tam nie działają. Tu z kolei kapitan czy tam pilot używa tych przycisków, jeżeli chce wezwać, tak, zadzwonić, a może bardziej zadzwonić do mechanika albo zadzwonić do stewardesy tutaj do tego stanowiska na froncie kabiny albo do stanowiska na tyle, na rufie kabiny pasażerskiej. Tutaj możemy na przykład wezwać mechanika, zadzwonić do niego. Tak, i mamy tam jakąś rozmowę z mechanikiem. Tutaj mechanikowi pokazuje się też na panelu zewnętrznym samolotu, pokazuje się też właśnie tak, takie podświetlenie, że właśnie dzwonimy do niego, też ma sygnał dźwiękowy. Podobnie jest, jeżeli dzwonimy do stewardesy. Tak, tutaj. Tutaj bardziej używamy tego, że właśnie kapitan wzywa stewardesę, bo na przykład nie wiem, żeby podała, nie wiem, jedzenie czy kawę, czy coś w tym stylu, tak? Tutaj mamy też przycisk emergency, czyli takie wezwanie alarmowe właśnie dla załogi, dla stewardess, czy tam stewardów. Tutaj sobie podświetlmy to, co tutaj mamy, tak? O. Ten przycisk jest nieklikalny, nie da się go kliknąć, ale normalnie można go kliknąć i wtedy tak zaalarmuje się tutaj dwa stanowiska przednie i tylne. Tak, będzie wyświetlany napis, że jest wezwanie takie alarmowe, będzie też słyszalny sygnał dźwiękowy. Tutaj będzie nam migało call oraz on. No i to używamy nie po to, że chcemy tam kawkę czy śniadanie zjeść, tak, tylko właśnie po to, żeby tutaj zalarmować, że mamy jakąś sytuację wyjątkową, że coś się przeważnie niedobrego dzieje. No i wtedy oczywiście tam stewardzi czy stewardesy odbierają telefon i można z nimi rozmawiać, tak, i przekazywać informacje. No i to tyle w tym odcinku, jeżeli chodzi o radio. Także nie wszystko tutaj mamy potrzebę symulować. Jeżeli chcemy się bawić realniej, to możemy co najwyżej sobie tutaj nastawiać rzeczywiście te częstotliwości na poszczególnych radiach. Ale i tak jest dużo łatwiej użyć po prostu tych przycisków. Tak, mamy tu skróty klawiszowe, gdzie możemy sobie dostroić na przykład tower i od razu częstotliwość jest wybrana. Więc tutaj no mamy duże ułatwienie, nie musimy nawet tutaj tymi pokrętłami, tymi przyciskami się przełączać. Ale jeżeli chcemy, no to mamy takie możliwości. Także tylko tutaj coś te kody Morsa mi nie chcą działać, nie wiem, czy jeszcze coś źle robię, czy rzeczywiście one nie działają, chociaż dla Cessny działały, więc możliwe, że coś z tym samolotem albo jest nie tak, albo ja tu jeszcze coś źle robię, ale nie wydaje mi się, żebym coś źle robił, po prostu wystarczyłoby to przecież wycisnąć, żeby móc słyszeć kody Morsa, no nic. Także tak to wygląda w Airbusie A320, jeżeli chodzi o panele związane z radiem. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć wam.